Podróż na południe. Wreszcie Migotek dokonał w swoim latającym statku wszystkich niezbędnych usprawnień. Może już nim latać, gdzie tylko zapragnie. Szkoda jednak, że jego statek jest taki mały i może zabrać na pokład tylko jednego pasażera. Ach, uwielbiam z nim latać, a wy? Ja również. Ryjek to już chyba nie ma ochoty na przejażdżkę, prawda? Nie mam. Po prostu miałeś pecha, Ryjku. Nawet mój brat mówił, że tego dnia wiatr był zbyt silny. Mówię wam, to było okropne, straszliwy huragan i w dodatku deszcz. Na pomoc! Ratunku! Natychmiast wracajmy na ziemię! Ryjku, puść mnie, nie mogę sterować! Powiedziałem, puść mnie! Wracajmy na ziemię! Migotek mówił, że bał się wiatru i deszczu, ale najbardziej bał się Ryjka. Jak sobie wyobrażałeś, że Migotek sprowadzi statek na ziemię, skoro nie mógł nim sterować? Ach, dajcie mi spokój, nie wiem, przecież nie jestem zawodowym lotnikiem. Dobrze, że się wam udało bezpiecznie wylądować. Tak, a to świadczy o tym, jak wspaniały statek zbudował mój brat. Masz całkowitą rację. Jaki piękny, dobry dzień na odbycie lotu. Aha, zobacz, z tej góry wydobywa się dym. Wulkan. Lecimy tam? Tak, lećmy. Nigdy jeszcze nie widziałem wulkanu. Jaka piękna jesień. Pewnie już wkrótce wyruszysz na południe. Oczywiście. A co byś powiedział, gdyby tę podróż odbyć moim statkiem? Słucham? Nosiłem się z zamiarem wyruszenia w długą podróż przed nadejściem zimy. Miałeś taki zamiar? Tak, może wybierzemy się razem. Och, nie, dziękuję. Podróże powinny być samotne i długie. Poza tym lubię chodzić pieszo. Dzień dobry, Muminku! Dzień dobry, Alicjo! Gdzie jest latający statek? Teraz lata nim włóczyki. Poproś Migotka, żeby i ciebie zabrał na przejażdżkę. Chciałabym bardzo, ale... Boisz się? Nie o to chodzi. Babcia niestety zabroniła mi latania z Migotkiem. Dlaczego? Czy sądzisz, że latający statek mojego brata jest niebezpieczny? Nie, raczej jest staroświecka i uważa, że czarownice mogą latać tylko na miotłach. Mogłaby się jej nic nie mówić. Hej, oni wracają! Hop, hop! Hej, tutaj jesteśmy! Tutaj jesteśmy! Hej, słyszycie no? Ojej, to fantastyczne! Halo! Koniecznie muszę się tym przelecieć, muszę! Babciu! Babciu! A co chodzi? Babciu, chcę cię o coś poprosić. O nie. Ależ nie wiesz jeszcze o co. Wiem i odpowiedź brzmi nie. Ale ja tak bardzo chcę polecieć statkiem Migotka. Nie. Migotek mówi, że chętnie mnie zabierze. Powiedziałam nie. Babciu, proszę cię. Nie próbuj się przymilać, młoda damo. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie mogę polecieć. Nie dalej, jak wczoraj tłumaczyłam ci to. Ale ja chcę!
Jesteśmy czarownicami, w każdym razie ja jestem. Zaczynam wątpić, czy ty zostaniesz nią kiedykolwiek. Pochodzimy z szacownego i starego rodu czarownic. Żadna czarownica nie latała na czymś innym niż światła. Ale... Dyskusja skończona. Teraz idź po wodę. Nie słyszę odpowiedzi. Dobrze. Alicjo, kochanie, myślałam o tym, żeby cię zabrać do groty czarownic, gdy spadnie pierwszy śnieg. Groty czarownic? To grota położona daleko na południe, w ciepłych stronach. Tam znajduje się twoja miotła. Moja miotła? Babciu, to znaczy? To znaczy, że jeśli będziesz pilnie się uczyła, to może będziesz mogła latać wcześniej niż ci się wydaje. Ach, babciu, dziękuję. Dajże spokój. Czarownicy nie przystoi takie zachowanie. Jazda po wodę. Mówisz, że chcesz prowadzić mój statek. Proszę, pozwól mi. Już dwa razy nim leciałeś. Wiem, ale to nie to samo, co własnoręczne sterowanie statkiem. Na pewno, ale to bardzo trudne. Pamiętasz, co powiedziałeś? Powiedziałeś, że twój latający statek jest lepszy niż miotła, bo każdy może nim sterować. Nie trzeba do tego być czarownicą. Jeżeli tak, to dlaczego nie mogę spróbować? Tak bardzo tego pragnę. To moje wielkie marzenie. Zobaczysz, że potrafię. Proszę cię. No właśnie, dlaczego nie pozwolisz Muminkowi spróbować? Bo to niebezpieczne. Niebezpieczne? No tak, dla innych, nie dla mnie oczywiście. W takim razie statek niczym nie różni się od miotły. Mylisz się, siostrzyczko. Kierowanie statkiem wymaga pewnej wiedzy. Migotku, będę bardzo uważny, przyrzekam. Pokaż mi, co należy robić. Ale będziesz bardzo skupiony. Obiecujesz mi? Tak. Dziękuję ci. Łabędzie już odlatują na południe. Czy Muminek poszedł do Migotka? Tak, tak powiedział. Przygotowujesz się do zimy? Tak. Nadal jestem temu przeciwny. Przygotowywaniu się do zimy? Nie. Temu, żeby Muminek sam pilotował statek. Przedtem tak nie mówiłeś. Nie, bo Muminek tak bardzo się cieszył. Chyba nadal się cieszy, kochanie. Nic się nie zmieniło. Tak, ale to jest niebezpieczne. No nie przesadzaj. Słucham? Jeżeli Migotek potrafi, to potrafi też Muminek. Ależ Migotek jest wynalazcą statku. Kochanie, nie unoś się tak. Już czas, żebyśmy przestali traktować Muminka jak małe dziecko. On jest bardzo rozsądny. Już teraz rozumiesz, do czego służą wszystkie dźwignie i przyciski? Tak, oczywiście. Uczyłeś się szybko. Jesteś pewien, że wiesz, jak się steruje? A przynajmniej teoretycznie. Migotko, uważaj, startujemy. Odsuń się trochę, odsuń się. Muminek będzie pilotował? Tak. Nie zapomnij patrzeć, gdzie lecisz. Nie zapomnę. Będę przy nim, więc się nic nie martw. Migotku, startujemy? W porządku. Włącz silnik. Tak jest. Cała naprzód. Tak jest. A teraz spokojnie, Muminku, spokojnie. Tak jest. W porządku. Znosimy się w powietrze. Tak jest. Oh,
Migotku, lecimy! Oho. Oczywiście, to jest latający statek. Ależ wspaniale! Na przód! Chcesz powiedzieć, że Muminek potrafi pilotować statek? Tak, muszę przyznać, że wasz syn jest bardzo pojętnym uczniem. Aha, widzisz, kochanie? Mówiłam ci, żebyś się tak o niego nie martwił. Teraz czekam na najbliższy pogodny dzień, żeby odbyć pierwszy indywidualny lot. Zupełnie bez Migotka? Tak, polecisz ze mną? No, nie wiem. Ja chętnie, synku, ale mój organizm już nie jest tak odporny jak dawniej. Chyba nie polecę. Muminku, jeżeli chcesz mieć pasażera, to ja polecę z tobą. Naprawdę? Mamusiu! Chyba może polecieć, prawda, Migotku? Chyba jednak lepiej nie, Muminku. Dlaczego? Wiesz, mój latający statek jest dość mały i nie zabierze wiele ładunku. Chcesz nam dać delikatnie do zrozumienia, że mamusia Muminka jest za ciężka? Oho. Nie, przecież tatuś Muminka też jest ciężki. Chodzi mi o to, że Muminek ciągle jeszcze się uczy i łatwiej mu będzie pilotować statek z mniejszym obciążeniem. Nie martw się, Migotku. Nawet nie przyszłoby mi do głowy z nim lecieć, gdyby to miało utrudnić pilotowanie. Przykro mi, mamusiu Muminka. W takim razie, Migotku, polecę sam. Mógłbyś mnie zabrać. Jestem tak szczupła, że na pewno nie będę dla statku zbytnim obciążeniem. Ależ, Migotku. Słucham cię, Migotku. Może po prostu Muminek zabierze mnie. Dlaczego ciebie? Skoro uważasz, że Muminek może sam pilotować twój statek, to chyba nie ma żadnych przeszkód, żebym teraz ja z nim poleciała. No dobrze, niech już Muminek zabierze cię ze sobą. Naprawdę? Muminku, jesteś gotowy? Oczywiście, miło cię mieć na pokładzie. Migotko, startujemy! Tak jest! Teraz, Muminku, leć! Cieszę się, Migotko, że ci się podoba. Dlaczego po starcie uderzyliśmy o ziemię? O, a ty co tu robisz? To pewnie przez ciebie mieliśmy problem ze startem. Jestem, bo też chcę lecieć. To chyba zupełnie jasne. Mój brat mówił, że statek jest bardzo czuły na dodatkowe obciążenie. Teraz leci zupełnie dobrze. No to lećmy. Dokąd? Do wulkanu. Włóczyki tam był i mówi, że jest fantastycznie. Jaki gęsty dym, strasznie tu. Nic stąd nie widać. Mama mi, wracaj! To niebezpieczne! Widzę rozgrzaną lawę! Zbliżmy się! Nie, mała mi, to zbyt niebezpieczne! Muminku, proszę cię, powinniśmy wracać. Mała mi! Oboje jesteście wielkimi tchórzami! Posłuchaj, tych grzmotów, co dudnią gdzieś z wnętrza wulkanu! Kto by się bał takiego burczenia? Nic ci nie jest? Mirku, pospiesz się, proszę. Tak, zaraz. Na szczęście szkody nie są zbyt wielkie. Tak mi przykro. Przecież nie mogliście wiedzieć, że wybuchnie. To moja wina. Powinienem uprzedzić, że to niebezpieczny wulkan. A ja powinienem to przewidzieć. Mówiłeś, że się wybierasz w bardzo długą podróż. Czy zdążysz na czas naprawić statek?
Raczej tak. Nie mówiłeś nic o żadnej podróży? Chyba nie. Dlaczego nie powiedziałeś? Chciałem ci powiedzieć, jak skończę przygotowania. Sądziłem, że... Nieważne, włóczy kiju. Teraz już wiesz, migotko. Przed nastaniem zimy wyruszę na długą wyprawę moim latającym statkiem. Wrócę wiosną. Może przezimujesz w domu muminków. A może weźmiesz mnie ze sobą? Ja też chciałbym polecieć. Przykro mi, ale muszę zabrać dużo sprzętu. Nie będzie miejsca dla nikogo oprócz mnie. Mój następny statek powietrzny będzie tak duży, że pomieści was wszystkich. Obiecuję. A zima rzeczywiście zbliżała się. Za 2 tygodnie w Dolinie Muminków może być śniegu po kostki. Nadchodziła pora, żeby Muminek i jego przyjaciele zaczęli układać się do zimowego snu. A więc do zobaczenia wiosną. Do zobaczenia. Będziesz już dyplomowaną czarownicą, gdy się zobaczymy. Postaram się. Dzień dobry, panie Paszczaku. Witaj, Alicjo. A gdzie wybierasz się tej zimy? Lecimy z babcią daleko na południe do Groty Czarownic. A, no to baw się dobrze. Przywiozę panu każdą ciekawą roślinkę, jaką znajdę. Dziękuję, to bardzo miło z twojej strony. Do widzenia, tatusiu Muminka. Do widzenia, Alicjo. Do widzenia, mamusiu Muminka. Uważaj na siebie. Powodzenia, Alicjo. Dziękuję. Do zobaczenia. Trochę zazdroszczę jej tej podróży. Ja chyba też. Ale podróże są takie męczące. Spójrz! Damie gatek! Leci swoim statkiem na południe. Rzeczywiście. Włóczykiju! Ale się zasapałem. Opuszczasz nas? Tak. Bardzo chciałbym w tym roku wyruszyć z tobą. Wiem, ale ja muszę iść sam. Tak, przyszedłem się pożegnać. Do zobaczenia, Muminku. Wrócisz jak zwykle na wiosnę? Oczywiście, zawsze wracam. Tak. To dla mnie? Tak. Włóczykiju, to twoja najcenniejsza rzecz. Dlatego ci ją daję. Graj na niej, gdy przypomnisz sobie o mnie. Będę na niej grał bardzo często. Muszę się pośpieszyć. Zaczyna już padać śnieg. Do zobaczenia, Włóczykiju. Dziękuję. Thank you.
I znów dolinę Muminków pokrył śnieg. Muminek i jego przyjaciele będą mocno spali aż do pierwszego dnia wiosny.